Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Ostatnim dziś gościem poranka 7-9 jest Robert Gliński, reżyser filmu Figurant, który trafił kilka dni temu do kin. Dzień dobry. Film, który opowiada o esbeku, który inwigilował Karola Wojtyłę w latach 60. I co ciekawe, scenariusz filmu czekał na realizację aż 20 lat. Czekał, aż w końcu zjawił się pan. No może tak nie do końca czekał, ale kilku kolegów się przymierzało do tego filmu. Byli zdecydowani, nie wiedzieli, jak ten film zrobić, jak opowiedzieć o tamtych czasach. Zresztą do mnie też trafił dobrych parę lat temu i też tak się zastanawiałem. W końcu jak już miałem jakiś taki wyrazisty pomysł, jak go zrealizować, jak opowiedzieć, jak pokazać nam tą epokę, bo akcja dzieje się w latach 60. w Krakowie, to zaczęliśmy szukać finansowania, no i udało się zrobić po jakimś czasie. I dlaczego akurat film o takiej postaci właśnie, o esbeku, który inwigilował Karola Wojtyłę? To jest historia o młodym chłopcu, który jest sympatyczny, miły na początku. I raptem pokazujemy, jak on wchodzi na ścieżkę, która jest bardzo kontrowersyjna, a potem się okazuje, że z tego chłopca, takiego właściwie porządnego, miłego chłopca, wyłazi diabeł, jakiś potwór się rodzi, bo on w swojej pracy się zatraca, idzie po trupach do celu i chce osiągnąć za wszelką cenę to, co sobie zamierzył, czyli chce skompromitować Wojtyłę, bo takie dostał zadanie i wtedy wszystko jakby traci, całe swoje życie zmienia. A na początku zakochuje się, rodzinę, dom i żyć normalnie. A potem widzimy, że już jest samotnym człowiekiem, który wszystko stracił. Czyli postać osadzona mocno w tamtej historii w latach 60. inwigilacja kościoła w Krakowie i tak dalej. Natomiast z drugiej strony postać bardzo współczesna, która po trupach idzie do celu, a potem się okazuje, że ten cel jest nieosiągalny, że życie minęło, a wszystko się rozsypało. No właśnie, czyli dzisiaj o takiej postaci byśmy powiedzieli karierowicz. Tak, karierowicz, tutaj konkretnie bohater walczy o kompromitację Wojtyły. Chce, zbiera jego materiały, nagrywa, fotografuje, podsłuchuje i tak dalej. Natomiast to może być chociażby chęć zrobienia jakiejś kolosalnej fortuny finansowej. Są ludzie, którzy dla powiedzmy miliona dolarów zmarnowali całe swoje życie. Więc ten cel może być różny, natomiast takich postaci myślę, że było w historii sporo, jest teraz sporo, i w przyszłości też będzie. Także od tej strony ten film jest, myślę, mam nadzieję, współczesny. Ten esbek, Bronek Błudny, miał swojego odpowiednika w rzeczywistości? I nie jednego, bo Karol Wojtyła w okresie krakowskim, a to było 20 lat, jak był biskupem, arcybiskupem, a potem był kardynałem w Krakowie, to miał kilkudziesięciu, jeśli kilkuset takich obserwatorów, takich cieni esbeckich, był cały czas inwigilowany. Więc to jest taka postać w tym filmie jakby złożona z wielu innych postaci. Tutaj chodziło o opowiedzenie tej historii przez jednego człowieka, przez jednego młodego chłopca, więc te wszystkie cechy czy wydarzenia, które się wydarzyły, które miały miejsce wtedy, związały się z tą postacią filmową. Także to jest
no, fikcyjna postać, ale złożona z wielu prawdziwych postaci, które istniały. Tak jak pan wspomniał, SBC chciała skompromitować Karola Wojtyłę i wyczytałem, że między innymi próbowali sugerować, że Karol Wojtyła miał romans i dziecko. Tak, tak, to jest taka intryga, a właściwie koncepcja, która do tej pory się przywiesi. W internecie poszukamy, to no, są jeszcze do tej pory takie jakieś ślady tego. Mianowicie on się przyjaźnił, a właściwie współpracował z taką panią, która się nazywała Irena Kinaszewska. Pracowała w Tygodniku Powszechnym w Krakowie. I no i Esbecja wpadła na pomysł, żeby właśnie z tego ukręcić jakiś romans. I pojawiło się na przykład takie zdjęcie, że leży Wojtyła na łące, pośrodku mały chłopiec, rzekomo synek Wojtyły, obok leży pani Kinaszewska. No i widzimy taką idylę. Oczywiście zdjęcie jest spreparowane, bo za tą kobietą leżał jej mąż, prawdziwy ojciec tego dziecka, ale zostało to obcięte. I to zdjęcie kursuje do tej pory w internecie. Więc i potem jeszcze SBC, ja tu już mówię o faktach, bo tego w filmie nie ma, natomiast napisała dziennik tej Kinaszewskiej. Niby, że to ona pisze takie wyznanie miłości, gdzie ona opisuje, jak się spotyka z Wojtyłą, jak go kocha i tak dalej. I to na szczęście zostało tam zniszczone i spalone, bo to SBC chciała to podrzucić gdzieś i z tego potem zrobić aferę. Ale znalazł się ksiądz, który to zniszczył. Jak znalazł, to jeszcze nie udało się tego rozpowszechnić. Natomiast cała ta historia, która jest prawdziwa, zresztą ten chłopiec potem dorósł i był dziennikarzem, nawet był przez jakiś czas, o ile pamiętam, szefem telewizji w oddziale gdańskim, to no to cała ta historia, no cały czas gdzieś się tak pojawia, przewija. W filmie tę Kinaszewską, która tam się pojawia tylko na chwilkę, gra córka tego rzekomego dziecka Wojtyły, czyli gdybyśmy poszli za tym całym wymysłem, no to wnuczka papieża. Tak, ona jest aktorką i no bardzo zgodziła się wystąpić no w takim, bym powiedział, no, krótkim epizodzie, żeby właśnie pokazać, jak to było, ta cała intryga zbudowana i wymyślona, jak chodziło o kompromitację Wojtyły. Jest to już drugi pana film, który opowiada o relacjach Kościoła z wodzami PRL-u. Co tak pana ciekawi w tej relacji, że po raz drugi stała się ona osią pana filmu? No, w ogóle PRL mnie bardzo interesuje, bo to jest okres, w którym ja się wychowałem i w którym studiowałem, który był okresem no, bardzo, z jednej strony ciężkim, smutnym, i takim szarym bardzo, no nie można było iść za granicę, nie, życie było niełatwe. Ale z drugiej strony to, co było fantastyczne, to erupcja sztuki i kultury. Wspaniałe spektakle teatralne, bardzo ciekawe filmy, ciekawa literatura, poezja, piosenki kultowe. No, wszystko to było czymś, co młodego człowieka, jakim byłem, bardzo pociągało. No i myślę, że dlatego też zająłem się filmem, bo podejrzewam, że w innych czasach to może zostałbym, nie wiem, lekarzem albo no nie wiem, przedsiębiorcą, czy jakimś tym zupełnie poszedłem w innym kierunku, tak myślę. Natomiast wtedy no to była jedyna taka ciekawa rzecz, która w życiu istniała. I w PRL-u był kościół, który
który miał niebywały autorytet. No, dzięki sile moralnych biskupów i kardynałów. I do tego kościoła garnęli się wszyscy. Nie tylko wierzący, ale i niewierzący, i lewica, i prawica, i tak dalej. Kościół miał bardzo, bardzo dużą siłę. I ten styk, no a za tym wszystkim oczywiście służby specjalne, specja, inwigilacja, manipulowanie ludźmi, zbieranie materiałów i tak dalej. I myślę, że ten świat był bardzo interesujący. No i tak się złożyło, że zrobiłem tych filmów o tym kilka, więc to jest coś bardzo ciekawego. No. Było. Mówi pan, że w tym filmie unosi się zapach Krakowa z lat 60. Jaki więc był Kraków właśnie w latach 60? No, Kraków był wspaniały. No, ja jestem warszawiakiem, więc jeździłem tam często, pomimo że Kraków nie lubi Warszawy. Jest hermetyczny bardzo. Ale Kraków miał taką siłę, miał ducha. Nie tylko bardzo silny, ciekawy kościół i biskupów krakowskich, niezwykle ciekawych i interesujących, ale no, sztuka w Krakowie bardzo, myślę, też była ciekawa. W takim życiu, powiedzmy, artystycznym Krakowa Prym wiodła piwnica pod Baranami, no, która się pojawia w filmie teraz, w tym Figurancie, gdzie śpiewają krakowscy aktorzy występujący w tej piwnicy, sławne piosenki. I to jest piękne. No, muzykę do filmu napisał Zygmunt Konieczny, który jest krakowskim kompozytorem znanym. I zresztą jego piosenka Przychodzimy, odchodzimy się w filmie pojawia. Więc to... No, Kraków miał bardzo wyraźne oblicze właśnie takie. Sztuka, kultura. No coś, co... No wyrastało silnie ponad taką szarość komuny. W filmie są nie tylko sceny nagrane, ale pojawiają się również materiały archiwalne. Tak. No, to był jeden z pomysłów na ten film, to znaczy jak go osadzić w epoce. Jak zrobić, żebyśmy czuli, że jesteśmy naprawdę w tamtych czasach. I co pewien czas w filmie pojawia się taka krótka scenka z materiałów archiwalnych, dokumentalnych. To są materiały, które wygrzebałem w IPN-ie albo w archiwach kroniki filmowej. I z nich wychodzi opowieść fabularna. I jest to tak zrobione, że nawet nie wiemy, czy jeszcze to jest dokument, czyli te materiały archiwalne nakręcone kiedyś w epoce lat 60., czy też to już jest współcześnie nakręcone, ale też stylizowane na tamten okres sceny, już powiązane z bohaterem. Bo to się tak troszkę przeplata i to jest zrobione bardzo tak, powiedzmy, finezyjnie, żebyśmy byli złudzeni, że cały czas siedzimy w tej prawdzie z lat 60. I te materiały są takim trochę komentarzem do całej historii, trochę tak pokazują właśnie, jak ten socjalizm polski wyglądał wtedy, jak ludzie żyli. A potem wchodzimy już w opowieść głównego bohatera, czyli SBK, który inwigiluje Wojtyłę. Właśnie głównym bohaterem jest SBK, a Karol Wojtyła właściwie gdzieś tam się co jakiś czas tylko przewija, jako postać drugo- czy nawet trzecioplanowa. Tak. No, taka była koncepcja. Ja nie chciałem za bardzo wchodzić w Wojtyłę blisko. No, uważam, że to jest ikona naszej kultury religijnej. I pokazywanie kogoś, kto jest właściwie no, takim spiszowym pomnikiem, to będzie takie trochę sztuczne. Więc on się jest pokazywany tak z daleka,
czasami w nieostrościach, w szerokich planach, a główna akcja jest związana z tym młodym bohaterem, który go śledzi, podsłuchuje, fotografuje. No Wojtyła dla mojego pokolenia był dużym autorytetem duchowym, moralnym, ale był też kimś, kto, no myślę, że zmienił no, kolejność dziejów, to znaczy no, wyprowadził, możemy tak powiedzieć, wyprowadził Polskę z komunizmu. I to w sposób właśnie bardzo taki spokojny, pokojowy. I to jest piękne, także to myślę, że jego zasługi są fantastyczne. Robert Gliński, reżyser filmu Figurant, który trafił do kin, który można obejrzeć w kinach w całej Polsce, był moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zapraszam do kina. Dziękuję, do widzenia. 7:09. Twój początek dnia.